Pewnie większość z Was doskonale pamięta swoją młodość, kiedy to jechało się na wakacje do babci na tydzień, dwa, trzy, a potem wracało o kilka kilogramów cięższym. No dobra, może tylko ja tak miałem. Ale teksty pokroju zjedz mięsko, a kartofelki zostaw, jedz, bo musisz być silny, albo jedz, bo zaraz wiatr się zdmuchnie, śniły mi się przez kolejne tygodnie. I tak jest mniej więcej z Apple Watchem Ultra. To Apple Watch po paru miesiącach u babci. Większy, cięższy, silniejszy, ale bez kompleksów, bo to czasy body positive. Zapraszam na recenzję Apple Watcha Ultra po prawie dwóch tygodniach użytkowania. Moi drodzy, wiele informacji, które chciałem Wam przekazać, powiedziałem już podczas pierwszych wrażeń, które były jakoś chyba 10 czy 11 dni temu. Zatem jeżeli o czymś nie powiedziałem w tym materiale, to świadomie ze względu na to, żeby nie powtarzać się z informacjami, które przekazywałem Wam blisko 2 tygodnie temu. Pod względem opakowania i tego, jak prezentuje się Apple Watch przed wyjęciem z pudełka, no cóż, mocno odbiega to od tego, co znamy z dotychczasowych Apple Watchy z podłużnymi pudełkami. Rzecz jasna, urządzenie jest znacznie większe, cięższe nawet od stalowych Apple Watchy z kopertą 44 łamane na 45 mm, konstrukcja w głównej mierze skupia się na tytanie, szafirowym szkle oraz ceramice z tyłu. Wiele osób zaczęło pytać, czy dotychczasowe te większe paski z modeli 42 oraz 45 mm pasują do tego Apple Watcha. Tak, moi drodzy, każdy pasek, który dotychczas miałeś na większej kopercie za Apple Watcha, będzie pasować również do tego. Na początku było mówione, że w związku z większą przekątną i kopertą aż 49 mm te paski nie będą odpowiadać starszym modelom, ale jak się okazuje, jak najbardziej się zgadza. Tutaj przedstawiam Wam kilka pasków, tych oryginalnych jeszcze kupionych rok czy dwa lata temu, czy kilka dodatkowych pasków, które ostatnio udało mi się kupić na stronie Nomada. Czy to dobrze, czy źle? Moim zdaniem bardzo dobrze, bo wiadomo, Apple tutaj też zapobiegawczo podchodzi do takiej sytuacji, że jeżeli nawet Apple Watch Ultra się nie sprzeda, a jak się okazuje raczej się sprzeda, no to nie będą się bawić w dodatkową produkcję większych pasków, żeby przypadkiem nie być na tym stratnym. Spoko, uważam, że w takiej sytuacji wilk syty i owca cała. Pod względem funkcjonalności Apple Watch Ultra posiada kilka dodatkowych feature'ów, które nie spotkamy w dotychczasowych modelach. Chociażby mam możliwość nurkowania do 40 metrów, to ostatnio pokazał nam doskonale Kuba Klawiter na swoim materiale i co ja tutaj mogę powiedzieć, tak działa do 40 metrów, poniżej 40 metrów, z tego co patrzyłem na filmie u Kuby się zatrzymuje. Mamy głębokościomierz dla wielu z nas tylko po to, abyśmy wiedzieli, jak Apple ma głęboko w dupie potrzeby klientów, syrenę alarmową do 180 dB oraz GPS o podwójnej częstotliwości. I to są te główne, najważniejsze zmiany, które dotyczą Apple Watcha Ultra, jeżeli chodzi o samo oprogramowanie i zawarty w nim hardware. Więc fajnie, że te zmiany są, natomiast nie są to absolutnie zmiany nie wiadomo jak must have, które miałyby zachęcić dotychczasowych użytkowników Apple Watcha na przejście na Apple Watcha Ultra. Do tego jeszcze zaraz przejdziemy, na chwilę zatrzymajmy się jeszcze na tej konstrukcji. Ekran jest znacznie jaśniejszy, bo zamiast 1000 nitów znanych w dotychczasowych Apple Watchach mamy 2000 nitów i faktycznie w te jaśniejsze dni, kiedy wychodzę sobie na spacer z dzieckiem, z żoną, faktycznie jest to odczuwalne, ta czytelność w jasnym słońcu albo no po prostu w te jaśniejsze dni jest naprawdę na zadowalającym poziomie i tutaj pod względem ekranu absolutnie nie mogę tutaj nic zarzucić. Jeżeli chodzi o samą wagę, bo wielu z Was pytało, czy to urządzenie nie jest dla mnie za ciężkie. Owszem, ono jest cięższe niż stalowe 42 czy 45, z których korzystałem na przełomie ostatnich lat, natomiast biorąc pod uwagę rozmiar i wielkość całego zegarka, mam wrażenie, że nie jest to za bardzo odczuwalne, no faktycznie tytan, poza tym, że jest bardzo wytrzymały, to jest w porównaniu do stali też zauważalnie lżejszy. I poważnie, z perspektywy dwóch tygodni, jak na początku mówiłem w pierwszych wrażeniach, że urządzenie jest ogromne, tak w dalszym ciągu uważam, że zegarek jak na Apple Watcha jest duży, no bo nie oszukujmy się, jak na Garmina wcale to nie jest duży zegarek. Z perspektywy blisko dwóch tygodni bardzo szybko przyzwyczaiłem się do tej przekątnej, do tego rozmiaru, no co tu dużo mówić, człowiek to taka istota, która jest w stanie przyzwyczaić się do wszystkiego. To mniej więcej działałoby na takiej samej zasadzie, gdyby na bezludnej wyspie fana Apple'a pozostawiono z telefonem na Androidzie z dostępem do ładowarki, tak wiem, na bezludnej wyspie, to pewnie i z tego urządzenia nauczyłby się korzystać i mógłby być z niego zadowolony. Mniej więcej ja tak to widzę. Ważnym elementem okazuje się tutaj temat baterii. I zaznaczam, nie jest to absolutnie bateria, która w jakimkolwiek stopniu może konkurować z takimi Garminami i wiele osób może mi w tym momencie zarzucić, ale dlaczego cały czas porównujesz Apple Watcha Ultra do Garminów? Ano dlatego, że Apple podczas każdego spotu reklamowego, podczas każdych
zabiegów marketingowych jasno deklarowało, że jest to urządzenie przede wszystkim dedykowane dla pro-userów. No i w tym przypadku, w temacie baterii, niestety nie mogę tego potwierdzić, bo oczywiście ona jest dwa razy lepsza, w pełnym znaczeniu tego słowa, od dotychczasowych modeli. Przez ostatnie dwa tygodnie wykręcam bardzo, ale to bardzo powtarzalne wyniki, około 55-60 godzin bez ładowania w normalnym trybie korzystania, czyli lekko ponad 2 doby bez konieczności podłączania zegarka do ładowania. Natomiast też patrzyłem po wynikach znajomych na Twitterze i bez włączonego Always On Display jesteśmy w stanie dobić do 3 dób. No i teraz musicie sami sobie odpowiedzieć na pytanie, czy 2, 2,5 doby, maksymalnie 3 z wyłączonym Always On Display jest to wynik satysfakcjonujący i zadowalający pro userów. A jak wygląda temat ładowania? Na ładowarce dołączonej do zestawu od 1 do 100% naładowałem zegarek w godzinę 28 minut. Zatem znowu wynik zauważalnie lepszy niż w dotychczasowych Apple Watchach, niezależnie o jakiej tutaj wersji mówimy, ale to nadal 2, maksymalnie 3 doby, a patrząc na marketingowe zastosowanie Apple Watcha Ultra, uważam, że bez około tygodnia nie ma do czego podchodzić. No dobrze, bo powiedzieliśmy sobie na początku trochę o zmianach, jeżeli chodzi o oprogramowanie, ale jakie są zmiany fizyczne względem tańszego Apple Watcha 8, czy serii 7, czy nawet 6? Po pierwsze, tak jak mówiłem, wygląd, większa koperta, jedna wersja kolorystyczna tytanu, jasność 2000 nitów, dwa razy lepsza bateria, dodatkowo mamy programowalny przycisk z lewej strony oraz zgodność ze standardem MIL STD810H. I biorąc pod uwagę te zmiany konstrukcyjne oraz te zmiany oprogramowania, o których mówiłem Wam przed chwilą, to jest wszystko, co możemy zaobserwować względem zmian, jakie nastąpiły, biorąc pod uwagę tańsze Apple Watche. Poza tym mamy dokładnie te same funkcje w co ponad dwa razy tańszym modelu 8. Wykrywanie wypadków, upadków, EKG, tętno, natlenienie krwi, monitoring poziomu hałasu, śledzenie cyklu z szacowanym czasem owulacji na podstawie wcześniejszych danych. Córki, nie testowałem. Ten sam procesor S8 co w Apple Watchu serii 8 czy Apple Watchu SE drugiej generacji. Always on display, wysokościomierz, akcelerometr, żyroskop, Apple Pay. Wszystko jest dokładnie to samo. Zatem jak ja widzę Apple Watcha Ultra po 2 tygodniach użytkowania, patrząc z perspektywy normalnego użytkownika, a nie zaawansowanego, profesjonalnego użytkownika sportowych zegarków. Na plus, wreszcie odmieniony projekt wizualny, który jest kontynuowany przez Apple od wielu, wielu lat. Dwa razy jaśniejszy ekran. Dwa razy lepsza bateria, co i tak raczej jest śmieszne, bo przypominam, to nadal 2-3 doby. Wykonanie oraz materiały, z jakich urządzenie zostało wytworzone, czyli w głównej mierze tytan, szafir oraz ceramika. Dodatkowe funkcje względem modelu podstawowego, ale tak jak mówię, nie są to funkcje nie wiadomo jak istotne i mimo rozmiaru bardzo sensowna waga. Na minus, przestrzelona cena 4799 zł, w tej cenie możecie mieć naprawdę turbo zaawansowanego Garmina. Zbyt mało znaczących zmian względem standardowego modelu. Dodatkowy abonament do aplikacji pełni funkcję komputera nurkowego, około $80 rocznie, no i nadal marniutka bateria. Zatem odpowiadając na pytanie zawarte w tytule dzisiejszego materiału, to jak? Jest sens czy nie ma? I tutaj odpowiedź nie jest jednoznaczna. Z jednej strony faktycznie można zauważyć zmiany konstrukcyjne oraz dodatkowe funkcje, których na próżno szukać we wcześniejszych modelach. Jednak w moim odczuciu nie są to zmiany godne nazwania urządzenia czymś totalnie pro, znając możliwości konkurencji w postaci Garmina. Zamiast skupić się na tym, co dla pro-userów jest najważniejsze, czyli baterii działającej przez chociaż tydzień, zaczęto dodawać funkcje, z których skorzysta co najwyżej promil użytkowników. Apple swoim marketingiem jasno deklaruje, że jest to produkt dedykowany dla ludzi pro. Choć ja tego pro nie czuję. Moim zdaniem to świetna alternatywa dla ludzi znudzonych wyglądem i odgrzewaniem dotychczasowego Apple Watcha i to właśnie im dedykuje ten zegarek, a dodając do tego dwa razy lepszą baterię, jaśniejszy ekran oraz odmienioną konstrukcję, jestem wręcz przekonany, że to ci ludzie, w tym i ja, staną się główną grupą docelową, a nie dotychczasowi zwolennicy ugruntowanej konkurencji w postaci Garmina. Zatem krótko, czy to najlepszy Apple Watch, nie uwzględniając stosunku możliwości do ceny? Bezapelacyjnie tak. Czy jest to najlepszy pro zegarek dla wymagających użytkowników, podróżników, sportowców? Bezapelacyjnie nie. I na tej wypowiedzi zakończę. A jak Wam podoba się nowy Apple Watch Ultra? Fajny, niefajny? Czy ktoś z Was zastanawiał się nad zakupem tego urządzenia albo już kupił i chciałby dodać coś od siebie? Sekcja komentarzy należy do Was. Ja ze swojej strony dziękuję serdecznie za obejrzenie tego materiału do końca. Jeżeli film okazał się dla Was pomocny, gorąco również zachęcam, choć nie zmuszam, o pozostawienie tej motywującej łapy pod filmem oraz pozostawieniem subskrypcji na kanale. Tymczasem kłaniam się nisko. W tym tygodniu widzimy się jeszcze dwa razy na recenzji wyczekiwanej przez niektórych Motorola Edge 30 Ultra oraz Steam Decka w wersji 512 GB, bo też chciałbym wypowiedzieć się z perspektywy takiego niedzielnego gracza i osoby, która z grami jest związana
od niemalże zawsze, ale mimo wszystko jakoś na tym kanale za bardzo nie skupiam się na tym segmencie elektronicznej rozrywki. Miłego, spokojnego dnia, popołudnia, wieczoru życzę. See ya!